Cześć wszystkim, dzisiaj na temat dramatu Roberta Lewandowskiego, który od 6 meczów praktycznie nie strzelił bramki, strzelił tylko jedną bramkę w przeciągu 480 minut. Absolutnie dramat, jeśli chodzi o skuteczność Roberta Lewandowskiego, a także Robert, który prosi niejako o pomoc w drużynie Bayernu Monachium, apeluje o zmiany w Bayernie Monachium, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy film. No właśnie, Robert Lewandowski znajduje się w fatalnej sytuacji. W sumie na 480 minut strzelił tylko jedną bramkę. W przeciągu 6 meczów zdobył tylko jedną bramkę. Problemem oczywiście nie jest Robert Lewandowski, a jest tutaj problemem Niko Kovač, a raczej to, jaką drużynę po prostu wystawia do pierwszego składu, ponieważ Robert Lewandowski nie tylko przy Niko Kovaczu, nie tylko w Bayernie Monachium pokazywał, że potrafi zdobywać bramki. Natomiast Niko Kovač tak naprawdę nie ma pomysłu na Roberta Lewandowskiego. Muszą być osoby, które będą dogrywać tutaj piłkę dla Roberta Lewandowskiego. A także problem jest to, że nie za bardzo Niko Kovač chce wystawiać Tomasa Müllera, zamiast niego wystawia Jamesa Rodriguez'a, co jest ogromnym tak naprawdę problemem. Zresztą James Rodriguez kompletnie nie nadaje się w Bayernie Monachium, już dawno powinien wrócić z tego wypożyczenia. Gdyby nie był na wypożyczeniu, to bym się nie dziwił, tak? Gdyby został kupiony jako zawodnik, no to już Bayern by nie miał innej szansy. Natomiast to wystawianie Jamesa Rodriguez'a z jego po prostu dyspozycją, to jest po prostu kpina, absolutnie kpina. Oczywiście, no nie chcę zawsze mówić, że wina leży po jednej stronie, tak? Od jednej osoby, ale niestety tak to jest w przypadku Niko Kovača. Dramatyczne tak naprawdę statystyki ma tutaj Robert Lewandowski. W sumie strzelił jedną bramkę na 480 minut. Tutaj miał średnia ocen, to jest 7,38. Najlepszą ocenę, którą uzyskał Robert Lewandowski, to było 8,7 z meczu z Schalke. Natomiast najgorsza ocena to jest 6,6 z Hertą. Sam zresztą Robert Lewandowski mówi o tym, że należy coś zmienić, tak? Że należy po prostu zmienić, że tak Bayern Monachium dalej nie może grać, tak nie może występować. I teraz zaraz wam zacytuję właśnie wypowiedź po prostu Roberta Lewandowskiego na temat Tomasa Müllera. Natomiast Tomas Müller jest potrzebny, jeśli chodzi o zawodnika właśnie tej klasy w Bayernie Monachium, bo dogrywa piłki do Roberta Lewandowskiego. Müller w swojej charakterystyce przypomina Özila, tak? Özil, który też po prostu był takim wolnym elektronem, zwłaszcza w reprezentacji tutaj Niemiec, i zdobywał piłki praktycznie z każdej pozycji. Dogrywał te piłki na napastników, często zdecydował się na strzały, na gole, na to zdobywał gole. Natomiast jeśli chodzi właśnie o Roberta Lewandowskiego, to on po jednym z meczów wypowiedział się w ten sposób, cytuję: trudno było mi dojść do sytuacji, to musi się zmienić, tak? Tak właśnie tutaj Robert Lewandowski powiedział: trudno było mi dojść do sytuacji, to musi się zmienić. No wiecie, to praktycznie taka jest wypowiedź, która może wpływać na decyzję trenera. Niemcy bardzo to nie lubią, tak, jeżeli tutaj piłkarz w jakiś sposób trąca się w decyzję trenera, podważa, tak, no jeżeli piłkarz mówi, że coś się musi zmienić, no to powinien przede wszystkim to powiedzieć cztery oczy Niko Kovačowi. Natomiast rzeczywiście Robert Lewandowski mówi publicznie, tak, że trzeba coś zmienić. No prawdopodobnie o to chodzi, żeby wprowadzić Müllera, tak, o to chodzi, żeby wprowadzić po prostu Müllera. Bo te statystyki, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, no to one są dramatyczne, tak? One są dramatyczne, bo na pewno Robert może zdobywać więcej bramek. No i teraz tak, co tutaj mówią niemieccy dziennikarze na temat właśnie Tomasa Müllera, mówiąc w ten sposób, cytuję: mam nadzieję, że otrzyma kolejną szansę i pokaże, że może pomóc zespołowi. On zawsze toruje sobie drogę do przodu, Tomas sprawia, że z przodu jest po prostu więcej ruchu. Inny dziennikarz niemiecki z Die Welta, Julian Wolf, mówi w ten sposób: tak, Müller na boisku to dobra informacja dla Lewandowskiego, jest kreatywny, lubi grać za plecami, robi dużo ruchu, tylko że Niko Kovač stawia ostatnio na Jamesa Rodriguez'a. Także tutaj telewizja Sport A1, tak, mówi w ten sposób jeden z dziennikarzy, a dokładnie Dawid Döring, cytuje: Müller wiąże przeciwników, tworzy przestrzenie i chaos w obronie przeciwników, trudno go przeczytać, widzi luki na boisku i je wypełnia, a dzięki temu inne luki stają się otwarte. Największym tego beneficjentem jest Lewandowski, tak właśnie powiedział dziennikarz tutaj.
Zresztą w Niemczech Thomas Müller nazywany jest także Raum Deuter, tak nie wiem jak to się wymawia, możecie tutaj poprawić mnie, czyli inaczej badacz przestrzeni. Także on szuka właśnie te luki z przodu drużyny, próbuje znaleźć te luki właśnie w ofensywie i zdobywa bramki. No tak powiedziałem, tutaj problemem tak jak zwykle jest ustawienie, tak? Ustawienie drużyny, to co robi Niko Kovac, a co raczej nie robi z tą drużyną, co powinien jak najszybciej praktycznie zmienić. I teraz sobie wyobraźcie, że tej statystyki, jakie ma Robert Lewandowski, a także tutaj Thomas Müller. Robert Lewandowski w tym sezonie w 32 meczach strzelił 25 goli, ma 11 asyst. Natomiast jeśli chodzi o Thomasa Müllera, to w 31 meczach ma 5 goli i 8 asyst. Tak właśnie wygląda ta statystyka. Co ciekawe, ten duet, a więc Lewandowski i Müller, najlepiej wyglądał wtedy, kiedy drużynę prowadził Pep Guardiola, a więc to był sezon 2015-2016. Wtedy rzeczywiście oni się bardzo dobrze spisywali. Wtedy Lewandowski miał praktycznie 30 goli na swoim koncie, a Müller miał 20 bramek, tak, miał 20 bramek. Później wszystko się zmieniło, kiedy przyszedł Carlo Ancelotti, już przestawiał tak naprawdę stawiać na Thomasa Müllera, bardziej tutaj stawiał Carlo Ancelotti na Roberta Lewandowskiego i Robert Lewandowski był samotniony i od tego czasu już takie statystyki nie ma, praktycznie Thomas Müller nie ma takich dobrych statystyk, jak to miało miejsce wcześniej, tak? Jak to miało miejsce wcześniej. Natomiast niewątpliwie ten duet dobrze się prezentuje. Kiedy to nagrywam, to jest praktycznie jeszcze przed meczem, a więc dzisiaj czeka nas mecz o 18:30 Bayern Monachium kontra Borussia Mönchengladbach. Teoretycznie tutaj Bayern Monachium powinien sobie poradzić z reguły w tych potyczkach z Borussią Mönchengladbach. Bayern właśnie zwycięża. Natomiast no absolutnie musi Niko Kovac coś zmienić, tak? No ostatnio Niko Kovac udzielił takiego wywiadu dla gazety Kicker, gdzie powiedział, że nie wiecie jak tak naprawdę ta Bayernu wygląda wewnątrz, nie jesteście tak, że pewne informacje, które się pojawiają na zewnątrz, czy opisywane są przez media, gazety, dziennikarze, to tak naprawdę ludzie nie wiedzą, jak ta szatnia wygląda wewnątrz. Natomiast narzekał tam też Niko Kovac na to, że w tej szatni panuje wielkie ego. No to jest szokująca tak naprawdę tutaj opinia ze strony trenera. Trener, który przychodzi do Bayernu Monachium, no i na co on tak naprawdę liczył? Wiadomo, że tam jest ogromne ego w tej szatni, bo ci wszyscy piłkarze to nie tylko to są piłkarze, a to są milionerzy, a to są biznesmeni, tak? Każdy z tych praktycznie piłkarzy ma już biznesy swoje, które funkcjonują, działają poza klubem, poza boiskiem, także to są nie tylko piłkarze, biznesmeni, większość z nich ma rodziny, tak? Dzieci, to są już po prostu ludzie ustatkowani, tak? I życiowo, i finansowo, więc tutaj oni mają ogromne ego, bo chcą jeszcze więcej, tak? Ogromny apetyt, bo chcą zdobywać jeszcze więcej. Zresztą do Bayernu Monachium idzie się praktycznie za zasługi, tak, a nie tutaj za zasługi, umiejętności, a nie dla pieniędzy, tak, bo te pieniądze przecież można zarobić też w innych klubach i tam naprawdę trzeba prezentować bardzo wysoką dyspozycję, bardzo wysoką formę. Także no, szokująca tutaj teza, tak, Niko Kovaca, że po prostu w szatni Bayernu Monachium panuje duże ego. No na tym polega właśnie rola trenera, że musi sobie poradzić z tymi zawodnikami, pogodzić wielkie ego poszczególnych zawodników, piłkarzy i po prostu wprowadzić jedenastkę, czy stworzyć jedenastkę piłkarzy najlepszych, najbardziej gotowych do gry, do walki z przeciwnikami. Natomiast Niko Kovac, no tutaj warto wspomnieć też, że był konflikt między Thomasem Müllerem, a praktycznie Niko Kovacem. Tam w tym konflikcie brała udział żona Liza, bodajże Müller, żona Thomasa Müllera, która na swoich mediach społecznościowych wrzuciła taki tweet, czy po prostu zdjęcie, tak pokazywała, że wreszcie wprowadził mojego męża na boisku, krytykujący praktycznie Niko Kovaca, że dopiero w 80 minucie wprowadził Thomasa Müllera. No, widać, że Niko Kovac chyba sukcesywnie tutaj karze tych zawodników, z którymi miał na pięku, albo ich nie wpuszcza na boisko, albo ich przetrzymuje, albo wpuszcza po prostu w końcowej fazie gry. Te wszystkie właśnie Thomas Müller, czy Frank Ribery, czy James Rodriguez, więc prędzej czy później rzeczywiście kara tych piłkarzy dopada z tymi piłkarzami, o których media niemieckie rozpisywały się, że właśnie Niko Kovac ma na pięku.
Tak, ma na pięku. Szkoda, że Bayern Monachium nie skupia się na wartościach piłkarskich, sportowych, dużo po prostu poświęca tutaj konfliktom personalnym, bo traci, tak, traci. Zwłaszcza, że tutaj trzeba gonić Borussię Dortmund, tak? No a Niko Kovac jest, można powiedzieć, młodym, jeszcze niedoświadczonym, nieopierzonym trenerem, przynajmniej nie takim doświadczonym, żeby prowadzić tak potężny klub, jakim jest tutaj Bayern Monachium, tak? Bo wcześniej przyszedł z Eintrachtu Frankfurt, no ale jaki to jest przeskok, tak? Carlo Ancelotti czy Pep Guardiola to byli tacy trenerzy, którzy rzeczywiście topowe kluby wcześniej prowadzili, mieli sukcesy na swoim koncie, natomiast Niko Kovac tutaj no, nie miał takich sukcesów w poprzednich właśnie klubach, tak? W poprzednich właśnie klubach, także no, szokujące są te statystyki, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. 6 meczów i tylko jeden gol to zdecydowanie za mało, natomiast też trzeba powiedzieć sobie wprost, że ostatnio charakterystyka Roberta Lewandowskiego zmieniła się, bardzo często asystuje podczas właśnie tutaj goli, podczas bramek, natomiast no to nie jest jego nominalna pozycja, tak, jego pozycją jest właśnie zdobywanie bramek, asysta to jest dobra rzecz, natomiast on powinien mieć więcej bramek na swoim koncie, jeśli chodzi o swoje po prostu statystyki, także zobaczymy, czy rzeczywiście Thomas Müller wejdzie. Ja uważam, że on jest absolutnie kluczową tutaj osobą w tej drużynie, kluczową postacią na swojej pozycji i rzeczywiście jest takim wolnym elektronem, tak, szuka możliwości, okazji, luk w ofensywie po to, żeby zdobyć bramkę. Na niego absolutnie powinien tutaj stawiać Niko Kovac, powinien go wystawić, jeśli chodzi o drużynę. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.